dzisiejszym filmie zabierzemy Was do opuszczonego parku miniatur sakralnych. Pomimo, że park jest już opuszczony od wielu lat, nadal można zobaczyć w nim wiele ciekawych miniatur. Na przykład plac Świętego Piotra wraz z bazyliką i kolumnadą, bazylikę w La Salette, bazylikę w Lourdes oraz grób w Jerozolimie. Nad parkiem znajduje się największy na świecie pomnik Świętego Jana Pawła II. Zapraszamy do oglądania. Cześć, witam wszystkich, dzień dobry. Przyjechaliśmy dzisiaj do opuszczonego parku miniatur sakralnych. Właśnie weszliśmy do środka i zwiedzimy sobie ten park. A tam jest wejście od tyłu do tego budynku, w którym były pamiątki. Pamiątki. Tu był sklep z pamiątkami. Jest nawet jeszcze jakaś umowa o współpracy. Tutaj kolejna miniatura. Ciekawe, co to może być. Park miniatur sakralnych powstał w 2008 roku i został wybudowany za fundusze europejskie. Natomiast brakowało pomysłu na dokończenie, na zdobycie nowych klientów. W związku z tym ten park został opuszczony. Prawdopodobnie było to 2015 lub 2016 rok. Tutaj mamy kolejną wielką miniaturę. Tu coś było. Santa Maria de Montserrat. Co tu było? Chyba jakiś sklepik z jedzeniem. Tu są katakumby. Za chwilę wejdziemy do środka i sobie je zwiedzimy. W środku kiedyś były gipsowe odlewy trupów. Ale niestety wszystko zostało już zniszczone, rozgrabione. Nie za wiele już zostało. Jezus Maria, to są plastikowe te plexi. To jest plexi. Patrz co tu mamy. Jakiego przejemniaczka tutaj mamy? Tu jest jakiś pająk, taki wielki. Żeby straszył. Skrzynia, tu jest kawałek czaszki. I tu wyjście na zewnątrz. Katedra Świętego Jakuba Większego w Santiago de Compostela. A tam największa makieta, którą za chwilę będziemy oglądać. Kiedy byłem tutaj półtora roku temu, w tym miejscu była jeszcze tabliczka z nazwą tej świątyni. Niestety tabliczki już nie ma. Dobrze w ogóle, że jeszcze świątynia stoi. No i dotarliśmy teraz do największej miniatury, z której słynął cały ten park. Jest to plac Świętego Piotra. Niestety te filarki tutaj na dole i tutaj, one się zawaliły przypadkiem, przypuszczam, że w wyniku wiatrów. W środku to wygląda tak, że są deski i cała ta konstrukcja jest oparta na takich stelażach drewnianych. Tutaj nawet zachowały się takie miniatury różne. Ostrożnie, ostrożnie. Niestety ta miniaturka już przegrała z czasem. Jest już całkowicie zniszczona. Katedra w Eczmiadzynie. Tam dalej idąc tą dróżką dojdziemy do takiego parku, w którym Wiesz co?
żyję, ale miałem takie podejście na tych butach, że po prostu ledwo wlazłem tutaj. No i jesteśmy, opuszczony plac zabaw z taką fajną pajęczyną. Dobra, jesteśmy teraz w części gastronomicznej. Tutaj po tej stronie były domki, z których się przygotowywało zapiekanki, hot dogi, hamburgery. Po prawej stronie coś w stylu salon, czyli jakieś atrakcje. Tu chyba był nawet taki, jak to się mówi, samochodziki takie elektryczne jeździły tam. Tam młodzież jeszcze się bawi, jeden pan już schodzi z tej gibającej się huśtawki dla dzieci. Tu kiedyś był salon. Tu chyba było kino. Wielka sala kinowa. Tak jest. A tutaj się wchodziło do góry. Widzisz, po tym się wchodziło do góry. Tu były miejsca do siedzenia. Tu był projektor, z którego wyświetlano film. I tutaj się oglądało właśnie film o Parku Jurajskim. Film o sanktuariach na całym świecie, które są w tym parku. Ten pomnik może być jakieś 12 metrów, 14? Chyba, że więcej. A na twoje oko? Tu jest wejście do tej ogromnej statuły. Zamknięte na dwa zamki. W ogóle kiedyś było takie ogrodzenie wokół tej statuły, żeby nie podchodzić zbyt blisko. Nie próbować dostać się do środka, ale widzę, że już nawet ogrodzenia nie ma. Gdzie jesteś? Gdzieś mi Klaudia zginęła. Nie mam pojęcia, gdzie poszła. Jesteś tu? A, już się widzę. Dobra, już idę do ciebie. Tu jest taki fajny drewniany podest z widokiem na całą Częstochowę. Poczekaj chwilę. Jest, było włączone. Łączyć, no. O. Może było włączone oszczędzanie energii. Dobra, obeszliśmy już cały park i będziemy się kierować do wyjścia. Ja to chyba na dupie zjadę, na sanka. My idziemy tędy. Osoby, które eksplorują park razem z nami, idą obok. To jest takie dosyć strome zbocze, ale jakoś dajemy radę. Dobra, słuchajcie, obejrzeliśmy cały opuszczany park miniatur sakralnych. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia na następnym filmie.